Witam wszystkich serdecznie. Będzie to unboxing telefonu, smartfonu Nokia Lumia 925. Zacznijmy od prezentacji pudełka. Z przodu wygląda mniej więcej tak. Przedstawia telefon bodajże w szarej obudowie. Bok Nokia Lumia 925. Zakupiona dzisiaj. To jest bodajże 16 kwiecień. Jakoś tak. Tuż przed świętami. Dobra, wyciągamy. Pudełko odłożę, żeby było widać cały czas. No to co, na pierwszym planie mamy telefon. Zapakowany jeszcze w folię, jak to, ponieważ to unboxing. Do niego przyjdziemy za chwilę. Zobaczymy, co dalej w pudełku słychać, że tak powiem. Dobra, tutaj mamy ten kluczyk do, tak naprawdę jeszcze nie wiem czego, chyba do zaaplikowania karty micro SIM, ale o tym zaraz, ponieważ pierwszy raz będę miał telefon z kartą micro SIM, więc tak naprawdę dopiero będę sprawdzał, jak to, z czym to się je. Następnie małe czarne pudełeczko, które nam informuje nas o tym, że jest to pudełeczko z informacjami, czyli pewnie instrukcje. Dokładnie. Papierologia, tak zwana informacja, ważna informacja o łączności 4G i LTE. To sobie później przeczytam. No i co? Instrukcja obsługi. Witamy w Nokia Lumia 925, wydanie 2.0.pl. Telefon został kupiony bezpośrednio od Nokii, więc nie będzie żadnego brandingu. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj mamy kabel do ładowania USB. Micro USB, bodajże z drugiej strony będzie tak. Będzie tak jak standardowo w każdym praktycznie teraz w telefonie. Prawie każdym. Wtyczka do kontaktu, do której się podłącza właśnie ładowarkę USB. Tutaj. Oczywiście Nokia. Wiadomo. No i słuchawki. Słuchawki mini jack 3,5 mm. Douszne. Nokiowskie, ponoć dobry dźwięk, no zobaczymy. Tak wygląda sama ta słuchaweczka. No zobaczymy, będę testował później. A tutaj mamy gumeczki, które sobie, żeby różne rozmiary gumeczek. Mniejsze i większe, widzę, bo tutaj są średnie. No i co, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o sam unboxing, bo więcej tutaj w pudełku nie ma nic, tutaj informacje o recyklingu, z jakiego są wykonane tutaj pudełka, z jakich materiałów wykonane, że jest 100% no, do recyklingu gotowe jak najbardziej. Przejdźmy do samego telefonu. To co, rozpakowujemy go, nie? Odkleimy tutaj tą folię. Pyk. O, nawet nie trzeba nic więcej, tylko można go od razu wysunąć. I mamy fajny, zimny telefon. Tak wygląda jeszcze nieużywana Nokia Lumia 925. Tutaj mamy guziki. Głośność, ciszę i przybliżenie, oddalenie. Szerszy dosyć guzik, który będzie właśnie to wszystko tutaj robił. To jest bodajże spust migawki, czyli jak będziemy chcieli robić zdjęcie aparatem. No a to jest włącznik i wyłącznik. Tak zwany główny przycisk. Tutaj mamy wejście na słuchawki, wejście do ładowania micro USB, a tutaj nie wiem co mamy. A to właśnie tutaj chyba będziemy wyciągać tym kluczykiem. Tak, prawdopodobnie tak. Tutaj to będziemy otwierali i tam włożymy micro SIM kartę. Ale to jeszcze się o tym przekonam na pewno, bo też tutaj jeszcze tego nie robiłem, a wygląda, że to jest dosyć cienkie i to by idealnie to tam pasowało. Z tej strony nie mamy nic. Po prostu ładny kolor obudowy i z dołu też nic nie ma. Telefon jest nierozbieralny, nie da się go rozbrać, jest to jednolita bryła. No i co? I to tyle. Zobaczymy pierwsze uruchomienie. Tak to wygląda.